Witam wszystkich. Chciałbym Wam przedstawić model Eco OZPV Zrób to sam. Czyli można kupić taki cały zestaw zamontowany na aluminiowej płycie. I co mamy do zrobienia? Do przewodu tego tutaj właśnie musimy podłączyć grzałkę. To połączyć razem z tym. I tutaj ten przewód zasilający, musimy go wpiąć do skrzynki zasilającej. A robimy to tak, że montujemy takie końcówki, wsuwki na trzy fazy. I te wsuwki podpinamy pod eski, pod bezpieczniki. Tutaj popuszczamy śrubki, wkładamy pierwszą fazę, drugą, trzecią. Do tego przewód neutralny podłączamy do listwy i przewód uziemiający też podpinamy do listwy. Zostały tylko jeszcze dwa czujniki. Tu jest jeden czujnik od sterownika EcoOZE i tutaj drugi czujnik od dodatkowego termostatu, regulatora temperatury. Te czujniki mamy w tej chwili. Moment, jak się to złapie, żeby Wam pokazać. Mamy tutaj jeden czujnik i tutaj drugi. Czujniki montujemy w zbiorniku. Ten czujnik w tym przypadku będzie zamontowany tutaj. W kapilarze od grzałki. A drugi jest u góry kapilara, z tyłu zbiornika i będzie wsunięty w tą drugą kapilarę. I cała robota. Maksymalnie 15 minut powinno być zrobione. No to zasilania mamy podłączone, trzy fazy, te trzy przewody. Tutaj mamy ten z żółtą tulejką przewód neutralny i tutaj z tą żółtą tulejką uziemienie. Zamykamy tą skrzynkę i podłączamy grzałkę. A więc tak, grzałkę mamy podłączoną. Połączenie w gwiazdę. Trzy neutralne połączone w jedno. I trzy fazy pojedyncze przewody. Na środku w tym przypadku mamy uziemienie, gdyż producent nie przewidział styku na uziemienie. Ale uziemienie musi być. Spróbujemy założyć ten kapturek. I skręcić to wszystko i uruchamiamy konfigurację. A więc grzałkę mamy założoną, jeden czujnik temperatury przy grzałce, drugi w drugim miejscu. No i co? Włączamy zasilanie. O, klapka spadła. To dobrze, bo i tak musimy wejść w konfigurację. Żeby wprowadzić sterownik w tryb konfiguracji, przytrzymujemy przycisk. Jak zacznie dioda szybko mrugać, puszczamy. Puszczamy. Dioda oddycha, rozjaśnia się i przygasa. Powinno być to, widać. I konfiguracja. Bierzemy telefon.